Muszę powiedzieć, że patrzę na to naprawdę z niesamowitym podziwem, dlatego że to, co w tej chwili osiągnęła Joanna Hawtat, właśnie na styku sztuki i mody, jest naprawdę niesamowite. To jest bardzo świadoma, pewna siebie artystka, można powiedzieć, prawda? Nie tylko projektantka mody. Teraz, kiedy się pojawiła, właściwie nie miałyśmy wątpliwości. To znaczy, projekt był tak konsekwentnie przygotowany, tak dobrze przekazana nam intencja tego projektu, że powiedzieliśmy tylko, że musimy znaleźć do tego odpowiednie miejsce. I właśnie tym miejscem była wystawa, która jakby kontynuacją, prawda, tego projektu, który zaczął się od wielowątkowego piękna. Jakby musiałyśmy to tylko dostosować do naszego jakby tutaj programu. Dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć, naprawdę było wspaniałe, niestandardowe, świetny koncept, świetnie podana moda, no i młoda orkiestra, bardzo utalentowana, no i nawet ten repertuar mógł trochę zaskoczyć, wszystko na tle przyrody, w związku z tym no, myślę, że powinniśmy czekać na dalsze przedsięwzięcia, które zorganizuje pani Joanna. Wyjątkowość tego wieczoru polega na tym, że sztuka jest ożywiona. Że zwykle mamy wystawy, które po prostu przychodzi się i ogląda, a jest ewentualnie materiał filmowy. A tutaj sztuka wychodzi na scenę i trafia prosto do nas. Sztuka łączy się też z jeszcze jedną rzeczą i tą jeszcze jedną rzeczą jest moda. Jak moda pasuje do tego, co dzieje się pod dachem muzeum? Zdarzało nam się robić już bardzo ciekawe pokazy mody, aczkolwiek nie w takim ujęciu i w takim kontekście. Bardzo się cieszymy, że projekt pani Hawtat zawitał pod dach Mangi i myślę, zaskoczy naszych widzów dzisiaj. Przyjemność w tym roku, latem tego roku, gościć polskich projektantów w Düsseldorfie na targach mody The Gallery i na targach akcesoriów i obuwia GDS w Düsseldorfie. Była to dla nas, dla Polskiego Instytutu w Düsseldorfie swego rodzaju premiera, jeżeli chodzi o tę właśnie branżę, gdyż do tej pory, czy też nasza misja polega na promocji polskiej kultury i właśnie moda okazała się takim łącznikiem między kulturą, sztuką, a gospodarką, co jest dla nas niezwykle ciekawym terenem. Joanna Hawtat była jedną z uczestniczek tego świetnego, naprawdę fascynującego projektu i zachwyciła swoją kolekcją, która, jak wiemy, jest inspirowana przez Japonię. Połączenia mody, która wchodzi do muzeum, która co więcej w tym muzeum przecież czuje się całkiem dobrze. Czy to jest ten kierunek, w którym powinniśmy pójść? No i dla mnie to jest dosyć zaskakujące przeżycie w ogóle, całe to wydarzenie, bo jeszcze nigdy w czymś takim nie uczestniczyłam, więc możliwe, że to wydarza się, pierwszy raz w ogóle tutaj w Krakowie. Coś takiego, czyli właśnie moda w połączeniu z muzyką, z takim pokazem wizualnym w ogóle, tworząca pewną całość, takie no, dość niesamowite widowisko. Wydaje mi się, że tak, no, jak najbardziej. Ja bym z wielką chęcią, że tak powiem, przeżyła coś podobnego jeszcze raz. Thank you.
marki Joanny Hawrot, to jest From Fashion to Art. I to jest chyba też takie hasło, które wydaje mi się doskonale pasuje do marki, jaką jest Skoda. Te przemyślane rozwiązania, ta estetyka, no i to stawianie na luksus w takiej formie, która może po prostu ułatwiać życie. Tak, Skoda jako marka bardzo podąża za takimi wydarzeniami. Uczestniczy w wielu takich artystycznych, modowych spotkaniach. Ma kontakt z wieloma artystami, kobietami, aktorkami. I my tutaj na tym rynku lokalnym również próbujemy podążać tą drogą. No jakby dowodem tego też jest nowy model Skody Superb, tak, który właśnie podkreśla tą całą dynamikę i tą sztukę, tą elegancję przede wszystkim i prestiż, który ten samochód prezentuje, tak? I my dzisiaj tutaj Państwu. Wydaje mi się, że Joanna właśnie wkracza w taki etap dość ciekawy, jeśli chodzi na polski rynek. Bo tak naprawdę u nas bardzo rzadko się zdarzają takie pokazy i tak przedstawianie ogólnie sztuki i łączenia w ten sposób. No, wydaje mi się, że to jest dobry krok. Na pewno dobry. Dobry wieczór. Ja dziękuję za zaproszenie. Czuję się, jakbym była w Londynie albo w jakiejś stolicy mody. Rzeczywiście ta forma jest formą współczesną, bardzo aktualną i bardzo pożądaną. Miejsce, gdzie sztuka i moda się łączy, daje taką niezwykłą wibrację, inspirację i właściwy kontekst, ponieważ podnosi modę do rangi sztuki, a sztukę z kolei przybliża do dnia takiego codziennego, do użytkowego. Aczkolwiek jeżeli patrzymy na projekty, na kimona, to po prostu one tak poruszają. Widać, odczuwa się i tradycję, i współczesność. I ja automatycznie chciałabym po prostu chodzić w takim kimonie codziennie. Rzeczywiście jest to złożony projekt, oprócz samej orkiestry musimy wpływać na wiele elementów. Muzycy też, dla muzyków to jest też coś nowego. Muszą jakby grać już nie tylko samym instrumentem, ale również swoim zachowaniem na scenie, ubiorem. Światła są bardzo trudne dla muzyków, światło uniemożliwia takie swobodne czytanie nut. Drukiem cyfrowym na tkaninach zajmujemy się od kilkunastu lat. Zbieramy doświadczenia, doskonalimy i szczególnie zależy nam na uzyskiwaniu bardzo dobrej jakości druku, odpowiedniej do zastosowań dla najbardziej wymagających klientów, mody, dekoracji, reprodukcji, uzyskiwania precyzyjnych kolorów. Takie łatwe, jakby się wydawało. Przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestie fryzur, inspirowałem się stylem baby hair. Jest to bardzo popularny styl, bardzo często powtarzany na światowych pokazach mody. Między innymi w pokazie mody Stelly McCartney czy Givenchy.
zgodziła się jako część ekspozycji galeryjnej, która może być zabrana, założona, w której można wyjść na ulicę? Akurat trafiasz na osobę, która kimona nosi, zbiera, kocha i przed chwilą kupiła tutaj dwie książki o kimonach. Więc ja jak najbardziej jestem za tym, żeby te kimona zdjąć z manekina i je włożyć na ulicę czy na wieczór. No to już właściwie sama masz kimono, ja mam prawie kimono i no, akurat tutaj to jest prosta odpowiedź. Tak. Zatarcie granic następuje w wielu punktach tutaj. Myślę, że Joanna Hawrot zaciera granice między noszeniem ubrania, a jego konceptem takim wizualnym, łączeniem go z tak dużymi wydarzeniami, jak to, w którym dzisiaj uczestniczymy. Moja marka stara się z kolei wyjść bardziej naprzeciw kulturze masowej i troszeczkę ją podnieść do takiej wyższej rangi, bym powiedziała, sprawić, żeby była i dostępna, i niedostępna. Połączyć dwie rzeczy, które teoretycznie ze sobą nie łączą. Tutaj też wspólnym mianownikiem moim i Anny Hawrot, jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania, jest to, że łączymy obie od couture z prêt-à-porter. Wydaje się to bardzo dziwne, a przekładamy to na nasze projekty. Spotkał się z zachodem. Tak, tak było. Orientalne pasje Anny Hawrot są znane, to jest jakby oś jej twórczości, więc akurat ten wybór nie dziwi. Ale jest to na pewno jest to swoista reinterpretacja, bo to nie jest powielanie pewnych wzorców, to nie jest odtwarzanie, tylko interpretowanie mody japońskiej z takim europejskim podejściem. Mody i sztuki, to jest romans, czy to może być miłość na całe życie? Znaczy, pytanie, czy możemy tak do tego podejść, czy to jest miłość, czy romans, tak? Bo w ogóle ten, nie wiem nawet, czy mogę nazwać pokaz, to było tak naprawdę pójście do zasadniczego pytania względem mody, czegoś, na co nie odpowiedzieliśmy sobie, mimo że zajmujemy się tą branżą. Czym jest moda? Czy ona jest częścią sztuki? Czy tak naprawdę w modzie spotykają się wszystkie dziedziny sztuki? Ona się staje sumą, jakby kwintesencją wszelkiej arty. A Joanna Hawrot to jest marka prosta czy złożona? Joanna Hawrot, no chyba nie można powiedzieć, że to jest prosta marka, bo już samo główne hasło marki, czyli From Fashion to Art, powoduje, że gdzieś ta prostota, taka, czy może prostolinijność gdzieś ucieka, że jest tu bardziej więcej złożonych znaczeń, metafor, jakichś symboli, które w tej marce funkcjonują, więc wydaje mi się, że jest raczej złożoną marką. Jest taką marką, myślę, że jedyną w swoim rodzaju w Polsce aktualnie. Tak naprawdę nie ma Asia na tym polu specjalnie żadnej konkurencji. Ja ją cenię za to, że ona jest chyba jedną z niewielu projektantów w Polsce, które mówią, że moda ma pewne znaczenie kulturowe, ma pewne znaczenia socjologiczne, jest też ikona, ale to też jest moda na takim najwyższym poziomie, gdy zakładając na siebie pewną formę, zakładamy na siebie też pewnego rodzaju konteksty, z których wynikają dane znaczenia, więc myślę, że tak jak Anka powiedziała, to jest chyba jedna z niewielu marek, która nie ma konkurencji. I kibicujemy i trzymamy kciuki, żeby ona nie schodziła z tego poziomu, wręcz przeciwnie, żeby otwierała nam cały czas taką możliwość obcowania z modą, z ubraniem, jako czymś pewnego rodzaju sztuką i czymś, co jest ponad takim pierwszym, użytkowym znaczeniem, które się z ubraniami wiąże. To było odważne. Myślę, że dziś
dzisiejszy projekt był takim pewnym ekstremum, pewnym takim eksperymentem, który dziś pokazuje rzeczywiście najbardziej taki już skrajny i radykalną formę, którą może przybrać na przykład pokaz mody w moim rozumieniu. A jeśli mowa o kimonach, które można zabrać ze sobą i wyjść w nich na ulicę, to dzisiejsze stroje były bardzo teatralne, ale tak naprawdę część tej kolekcji w nieco bardziej okrojonym wydaniu jest dostępna i chodzi po ulicach już nie od dziś, więc to też jest dowód na to, że można łączyć rzeczy nowoczesne, tak jak printy, ilustracje, w tym przypadku Soni Hensler, z tradycją formy kimona, prawda? Interpretować to zarówno na sposób casualowy i wprowadzać to na ulicę, jak i zapraszać do muzeum i pokazywać jako multimedialny pokaz mody właśnie.